Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Pół kilo. I znowu będziemy robić ekscytujące rzeczy. Zerikański krawat z jajec. I odkrywać kolejne tajemnice. Ten piździelec dalej tu stoi, no. Tak jak mówiłam, zaczynamy sobie od oddania questa z babcią. Więc jesteśmy już tutaj, porozmawiamy z nią. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Tak. Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 orenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Szani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. Jestem taka zmęczona. Udało mi się pomóc babci i wnuczce. A ty, masz coś nowego? Zobacz. Bywaj. Okej. Czy my musimy teraz porozmawiać z Siemką? Albo z kimś innym? Na pewno łowczy, zima handlowa. Dobra. Mogę już wejść do wieży. Okej, sprawdźmy sobie, czy Kalkstein ma nam coś do powiedzenia w sumie. Bo o tym nie pomyślałam. Możemy się do wieży tepnąć od razu z jego piwnicy. To będzie łatwe. Vivaldi. O, w mordę, Jerza. Bo jeszcze nie rozmawialiśmy z chłopem. O, do portalu. Tyk. Na wieżę, na bagnach. Wieża na bagnach. O, możemy też od razu do Triss. Może z wieży. My się od razu do Triss. Ekstra. Ty, chłopie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Zadanie wykonane, wieża. O, 1000 orenów, a to dopiero teraz dostaliśmy to 1000 orenów. Popatrzcie. Polipka, nie wiedziałam. Muszę odebrać tutaj tysiaczka. Kuferka, już wszystko zabrane? O nie, nowe rzeczy są. Zajebiście. No dobra. I od razu teraz do wyzimy handlowej. No proszę. Prawnie. Triss. Idziemy do Velerada i do tego wielkiego łowczego i dostaniemy kolejne pieniądze. Ale będziemy mieli hajsu. Właśnie. Co z Alwinem zrobimy? Powiem wam szczerze, że ja grałam w Wiedźmina, no nie ukrywajmy, kilka razy. I zawsze oddawałam go Triss. Tutaj jest łowczy. Będziemy tutaj. I tak, znaj jak idziemy. Co cię tu przywiodło? Prawda? Tędy? Nie chcę wiedzieć. Groźnie wygląda. Zawsze oddawam go Triss. I zastanawiam się, czy tym razem nie oddać go Szani. A, żeby zobaczyć, jak to wygląda w sumie. Może ja tak Szani nie za bardzo lubię. Zwłaszcza tutaj, w Wiedźminie pierwszym, ona jest taka. Witaj! Witaj. Za jakie potwory wypłacasz? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią, przecież wiwerny nie polują na... Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówiłam o worywie. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Zabiłem samicę wiwerny. Oto dowód. Nagroda jest wasza. Uła, 600. 600 orenów. Bywaj. Gdzie ten woryw biegał? Cię. Dobra, Velerad. Czy on będzie w strażnicy? Nie jestem pewna. Ale gdzieś musi być, nie? Hrabia de Wet tutaj jest. Ale mają kuferki. Kuferki mają.
maczugę, no proszę. Nie, to nie była maczuga. Dobra. Gdzie Velerat? Gdzie jest pan grododzierżca? Po co mi tyle tego syfu pojedynczego? Dobra, i tak wsiadam miód. Dobra, gdzie jest grododzierżca? Grododzierżca. Velerat. O, wiem, mogę sobie chyba... Nie, to? Do karczmy. O, tu mamy karczmę. To dobrze. Velerat. Gdzie? Strażnik. I obok niego przeszłam i go nie widziałam, czy co? Karczmasz? Ale to nawet interesujące. Jaskier, znowu zdaje się... No przesuń się, kobieto! Boże, przejść się nie da. Dobra, jest tutaj karczmasz. A może Velerat jest na górze? Witam. Mogę czymś służyć? W sprawie... A, tak, wiwernie mięso. Mam nadzieję, że... A. Oczywiście. Oto twoja zapłata. Ile? 200. Dobrze. Chodźmy na górę. Może będzie Velerat na górze? Ostatnio był. Może i tu nadal będzie. Towarzyszka, towarzyszka, szlachcic. Wszystko zgodne z planem. Chyba nie. Da. Lojwarden, te klan. Ty masz coś do powiedzenia? Tak. Jeszcze potrzebujemy informacji, Geralt. Potwierdzonych. Czyli? Dokumentacji z obu baz terenowych Salamandry. Przynieś wszystko, co znajdziesz. Dobra. Gdzie jest Velerat w takim razie? Czasami wolałbym być chłopem. Bo... Jak kliknę na zadanie, to mi pokazuje strażnicę, ale ja tam byłam i go nie widziałam. Witaj, Geralt. Wieczorem będę grać koncert. Co ty? Dzięki tobie, nie przeczę. Może dla zabicia czasu partyjkę? Tak. Proszę, nie chcę stracić pieniądza. Mamy parę. Dobrze, a on? Dwie pary. Może tak pośrednio. Chociaż mam dużo pieniądza. Mamy tak, dwie piąteczki. Także przerzucamy dwójkę, trójkę, czwórkę i jedynkę. Trójka. Ajajaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ja mogę przerzucić i dostać jedynkę z tego? Trzy. Daj jeden, daj jeden, daj jeden, daj. O, wygrałam. Może jeszcze nie wszystko stracone. 1, 6, 2 piątki. Mhm. Znowu ma dwie pary. Za chłop. Niech mi coś wejdzie, proszę. Przegrałam to. Dobra, cofnęłam się tutaj do tej strażnicy, żeby poszukać Velerata, ale jest hrabia Devet, więc możemy z nim pogadać o talarze. Chciałem porozmawiać o talarze. Nie ma o czym gadać. Był ważną osobą. Król zapewne mu ufał. Każdy popełnia błędy, nawet król. Teraz, kiedy pozbyliśmy się tego szubrawca, zajmiemy się resztą zdrajców. Macie jakieś dowody?
Chyba nie rozumiesz, Wiedźminie. My tylko wykonujemy rozkazy króla. Wiem, że ostatnio pojawiło się wiele niepopularnych edyktów, nietypowych nawet dla Foltesta. Jak kwarantanna i godzina policyjna. I nie tylko. Zwolniono wielu służbistów, cieszących się znacznie lepszą opinią od Talara. Dlatego zagłębianie się akurat w sprawę Talara uważam za absurd. Tym niemniej... Dosyć! Pamiętaj, gdzie twoje miejsce, Wiedźminie. Ciekawe, gdzie. Na wzmiankę o królewskich edyktach Devet reaguje bardzo nerwowo. Powinienem zaczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Czego chcesz, Wiedźminie? Kim ty w zasadzie jesteś? Kim ty w zasadzie jesteś? Co to za pytanie? Jestem hrabią. Jeżeli nie słyszałeś nazwiska Devet, to znaczy, żeś cham i prostak. Interesuje cię w życiu coś poza polityką? Impertynenckie pytanie, ale niech będzie, odpowiem ci. Lubię ćwiczyć umysł podczas gry w pokera. Również znam tę zabawę. Owszem, obiło mi się o uszy. Jeśli chcesz, możemy czasem zagrać. Przemyślę to. Znajdziesz mnie tutaj. Żegnam. Tak. Chcę. I jak zagramy z nim i potem z Jaskrem, znaczy wygramy, no to mamy chyba wszystkich ten moment. Czego zrobiony. Chcesz, Wiedźminie? Budowcu. Z ciebie to ja rozwalę. Susteczka. Dobrze, dwie susteczki, dwie piąteczki. Dobrze jest. Patrz się. Goły i wesoły. Ograbimy go. Hajsu. Dwie pary nadal. Szkoda, że nic nie weszło. Oj, dajcie mi coś dobrego. Para szóstek. A on? Też para. Przebijemy go. Zresztą nasza para jest lepsza. Jakby teraz jeszcze taka trójeczka weszła, nie wiem, trójeczka piątek. Mamy trójeczkę szóstek. Nie podoba mi się to. Dwie czwórki, dwie jedynki. Dwie jedynki i dwie trójki. Mamy lepsze dwie pary. Daj mi cztery. Nie miej nic. Wygrałem z Devetem. Czas na większe wyzwania. Idziemy do Jaskra. Zapiszę sobie. Dobrze. Dobra. I dalej nie mam pojęcia, gdzie jest Velerad. Zaraz mi... No... Where chłop jest? Nie wiem. Dobrze. Próbujemy jeszcze raz z Jaskrem. Zawsze wybierasz się na zakupy z mieczem? Brojmistrz, co ty tu? Założę się, że przysłała cię gildia. Nikt mnie nie przysłał. Wybacz. Wyrzucili mnie z placu targowego, bo nie chciałem przystąpić do cechu. Widząc uzbrojonego człowieka, który zmierza w moją stronę, sądziłem, że teraz chcą mnie usunąć z miasta siłą. Nic nie poradzę na to, że wyglądam na najemnego zbira. Ale zapewniam cię, że przyszedłem rzucić okiem na twoje towary. Przepraszam, nie powinienem być tak pochopny w sądach. Pokaż mi swoje towary. Oczywiście, zapraszam do przejrzenia oferty. A trochę tego ma, możemy mu coś opitolić? Nie, w sumie. Pochodnie. O, za 40 jest aż pochodnia.
O, panie, a ty coś możesz powiedzieć na temat tego spisku cechowego? Dlaczego nie chcesz przystąpić do cechu? Ktoś próbuje przejąć kontrolę nad gildią i wszyscy tańczą tak, jak im zagrają. Nie mam zamiaru podporządkowywać się głupim poleceniom, dostarczać darmowej broni i rezygnować z interesów ze wskazanymi osobami. Kto chce przejąć kontrolę nad cechem? Nie wiem, ale skoro najbogatsi kupcy trzęsą się ze strachu, jest to ktoś możny. Być może ktoś z otoczenia wielkiego mistrza lub króla. Kazali mi hurtowo dostarczać broń, a tylko Jakub de Aldersberg lub Foltest potrzebują takich ilości. Ciekawe. To ciekawe. Dzięki za informację i powodzenia w interesach. Żegnaj. Proszę bardzo. Strasznie mam duszno. A szczęście z pewnością mi się przyda. I na to się tak... Strasznie mam duszno w pokoju. Boże, aż nie mam siły po prostu mówić i myśleć. Odbierzemy sobie jeszcze raz. Jesteś... Hajs. Słynny pogrom... Witam. Mogę ci... Tak. Oczy... Oto... I dobra. Mamy tu Jaskra. Pokonam go. Witaj, co? Dzięki. Daj mi dobre kości. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Stwory. Daj mi dobre kości, daj mi dobre kości, daj mi dobre kości. Dobra, mamy dwie czwórki, piątkę, szóstkę. On ma dwie piątki. Dobra, spróbujemy. Przerzucimy to. Daj mi coś dobrego, daj mi trójkę jakąś. Tylko. 3, 4, 5, 6, ale no. Ale dupa. Jeden. Dwie piątki. Dwie pary. Mamy lepsze dwie pary. Ja wierzę. Przerzucę to. Daj mi pięć. Jeden, może być. Jest! Dobrze, no to mamy komplecik. Spać mi się chce. Wygranko normalnie. Nie mam pojęcia, gdzie jest Velera. No nie mogę, no. Tak sobie pomyślałam, że ostatni raz widzieliśmy Velera, da kurde, pod bankiem. I ten piździelec dalej tu stoi, no. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie, wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. O, teraz se idzie do strażnicy, ta? Stary. Możemy wreszcie iść do domu. Nie, no daj mi oddać questa, no. Możemy wreszcie iść do domu. No ręce mi opadają, no. No chłop se idzie, no. Możemy wreszcie iść do domu. Matko kochana. Dobra, w takim wypadku, zanim on się doczławie do strażnicy, to my sobie pójdziemy do kanału zrobić questa. Piszemy. Dobra. Co my tu mamy? Babce. A my tutaj szukamy dalej salamandry. Krata, rozszarpane ciało. A, gonią mnie. No dobra. Ktoś tam mnie gońcie, szybciej. Ui. Palcie się, topielce. Ui. O, już.
Easy. Rozszarpane ciało, niestety tylko ręki. I... krocik. Dobrze, mamy tutaj pozbierane mniej więcej. Idziemy dalej. Taka. Bandyta. Miejsce mocy. Robić rytuał. Po drodze nigdy nie zaszkodzi, prawda? Dobra, poczekajcie. Czy mamy tutaj jakiś człowiek Angus? Dobra, to nie. I skończy. O! Zobaczcie, miałam to nieklikniętę. A to ciekawe. Podjąć kroki zdrowienia dla Loi Vardena. Podejrzani, to nie. To jest. Okej. Dzień dobry. Spływaj stąd, to teren prywatny. Spływaj stąd, to teren prywatny. Poszedł stąd. Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, ja znam. Jak patrzy w dół. Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Mamy przecież list, że jesteśmy z tymi klientami. Hasło. Nie. Fistech. Nie. Salamandra. Nie. Płomień. Co by był zakon? Cierń. Cierń. Pozdrów Angusa. Już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Powiedz Amiszemowi, że masz ich. Proste. Wszystkie inne były do dupy, te hasła. Znasz hasło? No dobra, właś, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? 0,5 kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. A słuchajcie, ja mam takie pytanko. A jak sobie tutaj na środku przy nich zaćpam? Zachować czujność! Myślałam, że mnie stąd wywalą. Szczerze mówiąc. Ale to miło, że koledzy mnie po prostu pilnowali, kiedy leżałam nieprzytomna. To bardzo miło z ich strony akurat. Zobaczmy, co my tu mamy. Skrzynia, mała szafka. No. Lubię takie rzeczy. Zwłaszcza, że są w nich oręki. A co tutaj mamy? Czeka, jakieś wino, alkohole. Jak miło, że oni się nie budzą. Co to jest? Chusta damska? To można opchnąć za chwilkę. Ręków. A, ta szafeczka. Wypadek. Wypadek, klikłam w niego. Chciałam was obrabować, a nie budzić. Przepraszam, koledzy. To nie tak. To nie tak, jak wygląda. Co tutaj mamy? Więcej szafeczek. Z orenami. A tutaj, co macie w... Czego? A, tu same jakieś takie topory i inne pierdoły. To nie, tego to my nie chcemy. Kabuj, ser. Nudno. Korytarz, zabójca.
No, rozległe mają tą... Zachować czujność! ...ryptem. Siema. Zachować czujność! Rozumiem, że muszę to stąd wziąć. Ale czekajcie. O! Właśnie. Bo tutaj jest jeszcze taka sala z alchemikami. Czelny alchemik. Co kto? Ja nie śpię. Pracuję, naprawdę. Spokojnie. Nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam. Znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Jaką? Waliło. Filtr Petriego. Stary, jesteś naczelnym alchemikiem. Dlaczego nie rozumiesz receptur? Co wam jest nie tak? Coś ciebie za alchemik naczelny w dodatku. Filtr Petriego. A, zwiększa natężenie znaku. Nice. Chemik. Nie, nie bij! Teraz pracuję. Dobra, wracam do skrzyni. Jestem już z powrotem przy skrzyni, ale tak myślicie, mogę stąd potem wyjść, czy muszę ich wszystkich tutaj potem wytłuc? I powinnam już sobie łyknąć na zapas puszczyka i jaskółeczkę. Chyba tak, no nie. Piszę sobie. Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Tak? To patrz, jak go okradam. Patrz. Jeśli się nie mylę, to zdążyłam sobie właśnie dodać gdzieś w międzyczasie te punkciki srebrne do grupowego i w ogóle, więc... Mają problem, ziomeczki. Ale jednak dobrze, że łykłam sobie eliksiry. Ale dużo trupów. Te główki podcinane ładnie. Mają jakieś hajsy? Renio chyba, nie? Zresztą co, ja będę zbierać te 8 orenów? Dobra, po prostu stąd wychodzę. Tupu-tupu, hello. Where are you guys? Ale się drży. Czy ja go tylko podpaliłam? Było dużo ich. Ale słychać było, jak ile mieczy wyjęli. No stary, nie czas na przerywanie ataków. Słyszysz, Geralt? Nie przerywaj, Geralt! Proszę. O, tamten tylko spał. A. Dziorek. Witam, panowie. To tu niby zginie. Spoko jest też to, że jak oni się palą, to nie autoatakują, no nie? Nas. I przynajmniej rozświetlają nam ulicę, co jest bardzo pożyteczne. Ja idę tak w miarę do wyjścia, nie za bardzo, co tu jest? A, ślepy chyba korytarz, no nie? Mam zaułek. O! Witam chłopaków. Dupa trochę... mnie swędzi. Nie mogę. To było randomowe. Ej, ja nie dostaję expa, jak oni go ze mną biją, nie? Napiłbym się. Ej, chłopaki, to ja stąd mogę iść, no nie? Dupa mnie swędzi. Ziemką, dobra. Dupa go swędzi. Zajebiście. Trzeba się myć. Z
Służba, nie drużba. On do nas przyszedł, jak miło. No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Musimy to najpierw przeczytać ten list. Dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Teraz muszę dopaść szefa tej komórki salamandry. W liście od Gellerta na pewno jest więcej informacji. A, to nie zabrał nam tego listu, to git. Mogę przeczytać. Gdzie jest? List od Gellerta Blainheima. Nasz obóz na bagnach nie jest zbyt wydajny. Nie dostajemy wystarczającej ilości ziół i mamy przerywy w produkcji fistechu. Trzeba to zmienić jak najszybciej. Najlepiej zapędzić kolejnych ludzi do roboty. Co do innych spraw. Dostawy składników odbywają się w kanałach przy dłużej kracie. Zaszyfrowany dokument. Dobra, to już mieliśmy, tak? Tak. No dobra. Przy dużej kracie powiadasz. Miejsce mocy, ognisko. Czy to jest tutaj? Tu są ruiny. Tu? Wyjście? Tutaj, prawda? Kiedy mamy tam iść? W kanałach przy dużej kracie. Dobra, czyli możemy tam iść od razu? W sumie mamy od razu działające eliksirki, nie? To zerknijmy, czy możemy sobie tam pójść. No nie, muszę tu przejść naokoło? Wait, what? Prawda? O cholera, to ja muszę wyjść do handlowej, przejść do klasztornej. I z klasztornej muszę tam wejść, prawda? Skąd? W sensie, o, stąd. Co za dupa. Chłopaki, gonicie mnie. Czy będą mnie teraz gonić? O nie, ten mieczor. No chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Wszyscy ładnie dookoła. Misie, musicie się spalić wszyscy naraz. Geralt. Słuchajcie, to ja już tam sobie pójdę i zobaczymy się już tam w następnym odcinku. Także zostawcie subika, żeby nie przegapić, bo na pewno będzie zajebiście. I ładny komentarz i lajka. I widzimy się już jutro. Pa!